Państwa, ja należę do tych polityków, którzy uważają, że oczekiwanie, że za chwilę wybuchnie trzecia wojna światowa, jest bez sensu. Nie będzie trzeciej wojny światowej i nie będzie żadnego wielkiego konfliktu militarnego. Natomiast będą problemy natury politycznej, bo na pewno Rosjanie będą chcieli umocnić swoje wpływy polityczne i raczej należy się przygotowywać do batalii politycznej, a nie wojskowej. Panie premierze, czy uda się tak zmobilizować partnerów, naszych partnerów z Zachodu, żeby Rosja nie łamała prawa międzynarodowego? To wszystko jest przed nami. Każdy dzień przynosi jakieś nowe rozwiązania. Ale ja z doświadczenia wiem i odnoszę tego do dzisiejszej dyskusji, że nasi partnerzy na Zachodzie reagują inaczej niż my w Polsce. To znaczy dla nich interesy gospodarcze, handlowe z Federacją Rosyjską są bardzo istotne, bardzo ważne i oni zbyt daleko się nie posuną w żadnych sankcjach czy w żadnych utyskiwaniach. Panie premierze, czy prezes PiS-u uczestniczył dzisiaj w tym posiedzeniu jako gość, jako osoba, która ponownie jest członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Tego nie wiem, to proszę zapytać pana prezydenta, ale pan premier Kaczyński prezentował konstruktywną postawę. Był aktywnym uczestnikiem rozmowy? Tak.